Jack Nicholson, znany aktor, wykreował mnóstwo wspaniałych ról. Powiedział kiedyś: każda osoba, z którą pracuję, wie coś lepiej ode mnie. I wiecie, trzeba mieć sobie dużo pokory, żeby to uznać. Będąc menadżerem, na przykład w multilevel marketingu, czy w jakiejkolwiek firmie, mamy do czynienia z różnymi ludźmi, którzy mają różne doświadczenia. I uczymy się tak naprawdę od siebie nawzajem, czyli osoba decyzyjna, czy mentor, czy powiedzmy szef, menadżer, kierownik, ktokolwiek, uczy się od ludzi. Ten styl takiego nauczania na jednym poziomie, że tutaj jest kierownik, który przekazuje wiedzę, czy szef, to może mieć zastosowania tylko w niektórych branżach. W branżach na przykład związane z jakimś rzemieślnictwem, wytwórczością i tym podobnymi rzeczami. Natomiast w sferze zawodowej, w biznesie, już niekoniecznie. Dlatego nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniami niektórych coachów, mentorów, którzy twierdzą, że twoi menadżerowie czy twoi liderzy wiedzą więcej od ciebie, mają większe doświadczenie. Tak, być może mają większe doświadczenie, jeżeli chodzi o branżę. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która ma za sobą ileś lat doświadczenia zawodowego, to także możesz coś dodawać od siebie. I wiecie, jest coś takiego jak andragogika. To jest sztuka uczenia ludzi dorosłych i andragogika to jest nie tylko na uczelniach akademickich czy w szkołach, ale także samokształcenie między innymi, czy kształcenie się w biznesie, kończenie jakichkolwiek kursów. I nawet osoba, która naucza, czy trener, czy lider, czy wykładowca, który ma w sobie pokorę, doświadczenie i wiedzę, to wie, że częściowo on naucza tych uczniów. I uczy się częściowo od nich także, bo to są osoby, które już mają ze sobą jakieś doświadczenie. Andragogia jest sztuką uczenia się także przez doświadczenie. I to są moje takie refleksje zawodowego doradcy, bo niestety na co dzień widzę, że jeszcze dominuje ten styl dyrektywny, czyli takie właściwie od sztancy zarządzanie ludźmi przez takie zarządzanie dyrektywne, odgórne, a to nie tak działa wcale. Ludzie idą za przywódcą, mentorem, menadżerem, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą, że on ich inspiruje, jest dla nich inspiracją, daje z siebie wszystko, więc oni chcą dać wszystko także jemu. I takie przyciskanie, jakieś popychanie do działania, wiecie, co, to może było dobre w czasach PRL-u, w jakichś zakładach, czy w korporacjach w stylu lat 90. i gdzieś to jeszcze pokutuje, między innymi w marketach. Bo nie oszukujmy się, to są obozy pracy i tam się traktuje ludzi źle. I ten management to jest w ogóle kompletnie od czapy. Jest to jakieś zarządzanie socjalistyczne albo z korporacji naprawdę z wilczego kapitalizmu. Natomiast jeżeli chcesz być przywódcą, chcesz być mentorem, menadżerem, inspiruj ludzi przede wszystkim. Oni będą za tobą szli, a dlatego, że cię szanują, dlatego za to, że kim jesteś, za to, kim jesteś, za to, co sobą reprezentujesz. A taki korporacyjny zamordyzm, oczekiwanie, że nas będą ludzie słuchać niezależnie od wszystkiego i że mają taki obowiązek, wiecie co, taka roszczeniowość, zostawmy ludziom małym i dzieciom. To jest to, czym dzisiaj chciałem się z wami podzielić. Serdecznie pozdrawiam, miejcie dobry tydzień.